Jakie to piękne, że Bóg potrafi z kogoś najmniejszego i najgorszego zrobić najwspanialszego i największego, jakim był święty Paweł. Bo dla Boga nie ma ludzi nieważnych, nie ma ludzi nie do nawrócenia, nie ma ludzi nieistotnych w Chrystusie Jezusie. Dzieje apostolskie, 7 rozdział. Umiera święty Szczepan, pierwszy męczennik. Gdy osunął się Szczepan na kolana, zawołał głośno: Panie, nie licz im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Patrzy na to wszystko Szaweł. Pilnował szat tych, którzy kamienowali świętego Szczepana. I nawet nie wie jeszcze, jak bardzo to, co widzi, pracuje już w nim. Nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy. Ale już Bóg ma dostęp do niego poprzez świętego Szczepana. Święty Szczepan, który już w momencie śmierci modli się za Pawłem: Panie, nie licz jemu jego grzechu. Dzięki temu zdaniu Szczepan jest podobny do Jezusa Chrystusa. Szczepan też ma swój proces. Szczepan też jest jak Chrystus fałszywie oskarżany. Też ma podstawionych świadków fałszywych, którzy na lewo i prawo kłamią. Podobnie jak w procesie Chrystusa, wszystko było fałszywe, wszystko było kłamstwem. I wyrok na Jezusa, sąd, potem śmierć. Widzimy podobieństwo u świętego Szczepana. A najbardziej podobny jest w tym ostatnim zdaniu: Panie, nie licz im tego grzechu, gdyż jak Chrystus, który mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ostatnie zdanie w życiu Szczepana upodobniło go najbardziej do Chrystusa. Tak był wypełniony Szczepan Duchem Świętym. Ujrzał nagle chwałę Boga. Chwałę widział. Chrystusa stojącego po prawicy Ojca. To jest piękne. Kiedy masz w sobie Ducha Świętego, to nie oglądasz i nie widzisz tylko swojej chwały. Kiedy masz Ducha Świętego, widzisz chwałę Boga, a nie swoją. I kontemplujesz Boga, a nie swoją pozorną wielkość. Bo Szczepan swoją śmiercią uwielbia Boga, wychwala Boga. Nawet śmierć jest dla Szczepana powodem uwielbienia Boga. Nawet śmierć. Jak wielka musi być miłość kogoś, kto modli się za tych, którzy go zabijają. A Paweł tam stał i zgadzał się na tę śmierć. On ogląda to wszystko. Pierwszy moment w dziejach, kiedy święty Paweł się pojawia. Stoi, patrzy. Widzi z bliska wszystko. Zgadza się na to, że Szczepan umiera. Dlaczego to mówię? Ponieważ później w dziejach apostolskich Paweł wraca do tego tematu. Wraca. Kilkakrotnie. Przyznaje się, że pilnował szat tych, którzy kamieniami ciskali w Szczepana i go zamordowali. I już dziś w nim to wszystko pracuje. Zaczyna. To jest to ziarno rzucone, które w Pawle, jeszcze Szawle, zaczyna już nabierać kształtów. Już Pan Bóg dotyka serca Szawła. W tym momencie, kiedy to ogląda.
Gdybyśmy dzisiaj pojechali w to miejsce, gdzie był kamienowany Szczepan i gdzie poniósł śmierć, to byśmy musieli polecieć do Jerozolimy, no pewno do Tel Awiwu i potem jakoś się dostać do Jeruzalem. Tam dzisiaj jest brama. Jest brama, która się nazywa Damasceńska. I w tym miejscu był ukamienowany Szczepan. I jest też pomnik świętego Szczepana, który jest ustawiony oczywiście za tą bramą. To dużo mówi. Brama Damasceńska, czyli brama, która wiedzie do Damaszku. Tą drogą właśnie dziś w Dziejach Apostolskich idzie święty Paweł. Na niej Jezus do niego przychodzi. Co to znaczy? Że właśnie na samym początku drogi Szawła do Damaszku, na której spotkał Jezusa, stoi święty Szczepan. Jego świadectwo, jego męczeństwo. Na tej drodze właśnie się nawrócił. To dużo mówi, nie? Jakby Słowo Boże chciałoby nam uświadomić, że na męczeńskiej krwi świętego Szczepana narodziła się wiara Pawła. I święty Paweł, święty Szczepan umarł. Już nie może mówić, ale może zacząć mówić święty Paweł. I to, czego nie powiedział Szczepan, powiedział Paweł. Słyszymy dziś, jak Paweł pierwszy raz głosi Chrystusa. Pierwszy raz. Szczepan już nie mówi, bo oddał życie. Ale teraz mówi Paweł, pochwycony przez Chrystusa na tej drodze damasceńskiej, u początku której był zamordowany Szczepan, na tej samej drodze został nawrócony święty Paweł. I to, co Szczepan miał dokończyć, dziś kończy święty Paweł. To, czego nie powiedział Szczepan, musi ktoś dokończyć. I czyni to Paweł apostoł. To jest istotne, że Paweł się narodził z męczeństwa Szczepana. Krew Szczepana dała życie Pawłowi. Bo Kościół rodzi się na krwi męczenników. I to naprawdę jest dla nas wszystkich bardzo dobra nowina, że nie ma ludzi nie do nawrócenia w Chrystusie Jezusie. Nie ma takich. Obyśmy tylko dawali świadectwo swojego życia, nawet tym, którzy nas cisną kamieniami. Bo wtedy już to pracuje. Nawet niekoniecznie nasze słowa, ale chociażby nasze czyny. Jesteśmy matką dla Słowa Bożego. Matką. Bóg potrzebuje ciebie, żeby do kogoś przemówić. Słowo Boga potrzebowało Maryi, żeby przyjść do nas. Słowo Boga też potrzebuje ciebie, żeby dać Bogu szansę, aby przemówił. Ananiasz był taką matką dla Pawła apostoła. Pewno i Szczepan również. Święty Piotr był dla Korneliusza. Będziemy to już słyszeć niebawem. Wczoraj słyszeliśmy z kolei, jak Filip był matką dla zrodzenia się wiary dla eunucha, który jest może przetłumaczony tu jako urzędnik królewski, dostojnik królewski. Dostojnik nobilituje, eunuch wcale. I Filip go chrzci. I to jest niesamowite. Księga Liczb opowiada o tym, że eunuch nie ma prawa być w zgromadzeniu Pana. Kahal Jahwe, zgromadzenie Pana. Zgromadzenie to jest Kościół. Kościół to ta nazwa jest oczywiście nie polska, od słowa zgromadzenie, grecka. Jesteśmy zgromadzeniem. Eunuch nie miał prawa być w zgromadzeniu Boga. Nie miał prawa być kapłanem, absolutnie.
Nie mógł. Żydzi, czy my też znamy taką nazwę prozelici, to byli ludzie, którzy, że tak powiem w cudzysłowie, źle się urodzili, nie byli Żydami, ale mogli przyjąć wiarę Mojżesza i mogli uczestniczyć i być w zgromadzeniu Pana. Byli prozelitami, ale mogli być w zgromadzeniu Pana. Eunuch nie mógł. I Bóg do niego wysyła Filipa. Nie był apostołem, był diakonem. I Filip idzie, ogłosił mu dobrą nowinę o Chrystusie i go ochrzcił. Zobaczcie, co on dostał w kościele. Dostał wszystko, czego nie miał. Bo w kościele przez chrzest został włączony do zgromadzenia Pana, w którym nie mógłby być, bo był eunuchem. Nawet więcej, mógł być kapłanem. W takim sensie, bo każdy ochrzczony jest kapłanem. Kapłaństwo królewskie. Przez chrzest my wszyscy uczestniczymy w kapłaństwie królewskim. Ktoś powie, no tak, nie jestem księdzem. No dobrze, ja jestem księdzem, jestem kapłanem, ale kapłaństwo moje jest kapłaństwem służebnym, a twoje jest królewskim, przez chrzest królewskim. Taki eunuch, który nic nie mógł, nagle otrzymał wszystko w Chrzcie Świętym, ale potrzebny był ktoś, kto urodził w nim tę wiarę. To był Filip. Dla Pawła był Ananiasz i był Szczepan. Więc zadam pytanie bardzo poważne. Bo jesteśmy tutaj, znaczy, że jesteśmy ludźmi, którzy mają wiarę. Jesteśmy ludźmi, którzy uczestniczą i należą do zgromadzenia. I uczestniczymy w kapłaństwie królewskim Chrystusa. Chciałbym się spytać siebie i ciebie. Kto ma pożytek z twojej wiary? Czy ktoś ma pożytek z mojej wiary? Z Piotra miał pożytek Korneliusz. Ochrzcił Piotr jego cały dom. Ze Szczepana, z Ananiasza miał pożytek Paweł. Z Filipa miał pożytek dworzanin królewski, czyli eunuch. Kto ma pożytek z mojej wiary? Bóg liczy na ciebie i Bóg prosi ciebie, abyś dał mu szansę, żeby w kimś narodziło się życie. Jesteśmy matką dla Słowa Bożego. Matką. Kiedy zmartwychwstały Chrystus przychodzi, On, widzimy w Ewangeliach, przychodzi w blasku. I w tym blasku właśnie był Paweł. I w tym blasku odkrył, co on odkrył? Odkrył, że jest ślepy. Że jest ślepy. Podniósł się z ziemi, nic nie widzi. Odkrył w blasku Chrystusa swoją ciemność. Jego towarzysze wprowadzili go do Damaszku, trzymając go za ręce. Przez 3 dni nic nie widział, nic nie pił i nic nie jadł. I jako narzędzie, jak jest napisane dziś, przywrócenia wzroku, Chrystus wybrał dla niego Ananiasza. Nie chciał iść Ananiasz. Wszyscy się Pawła po prostu bali. Wiedzieli, że jest mordercą, prześladowcą. Jest wrogiem. Iść do takiego? O, nie chcemy. Choć Bóg wybrał go za swoje narzędzie. Za swoje narzędzie. Choć moglibyśmy przetłumaczyć za świętym Hieronimem, że w sumie wybrał go jako naczynie wybrania. Nie był młotkiem w ręku Boga, nie tylko narzędziem. Był naczyniem wybrania. Pan Bóg wybrał go. Choć jeszcze wtedy był mordercą, ale już go wybrał. Bo Bóg nie zważa na to, kto kim jest. Każdemu daje łaskę i każdemu daje szansę. Każdemu. Morderca i wróg, a jednocześnie ktoś, kogo Bóg wybrał. Piękne. Nie ma ludzi niemożliwych do nawrócenia. I teraz Paweł
przybył do swoich braci i próbował, jest napisane, być przyłączonym do uczniów. Przyłączonym. O, wszyscy się bali. Bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Tak jest napisane. Przybywszy zaś, Szaweł do Jeruzalem próbował być przyłączonym do uczniów i wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Próbował być przyłączonym. Przyłączonym. To jest piękne słowo greckie. Pochodzi od słowa klej. Bóg chciał go skleić z apostołami. To samo słowo jest w momencie, kiedy Filip idzie do tego dworzanina królewskiego, do tego eunucha i Bóg mówi, masz się z nim skleić. I to samo słowo jest, kiedy Piotr idzie do Korneliusza i Bóg mówi, masz się z nim skleić. Skleić. Co to znaczy? Że mamy tworzyć relacje z sobą trwałe, a nie, o, spotkali się na mszy, rozejdą się, już się nigdy nie spotkają. Co to za Kościół? Trwałe relacje, wspólnotę. Bóg każe się im skleić, ale apostołowie, o, się bali. Nie chcieli zbytnio być przyłączonymi do Pawła. Bali się go skleić. Święty Hieronim w Wulgacie mówi, wejść w jarzmo jedno. No po to woły zakłada się jarzmo, żeby razem szły orać, żeby razem były ze sobą, tak? Że to nie ma być chwilowe spotkanie, ma być się zawiązać wspólnota. Paweł jest posłany przez Chrystusa do apostołów, żeby być z nimi, żeby zawiązali wspólnotę. Ale oni się przeraźliwie bali. To, co rozbija Kościół, to, co rozbija wspólnotę, to jest strach przed drugim. Pamiętacie, kiedy apostołowie siedzą w wieczerniku, przychodzi Chrystus, pokazuje im rany, ręce, nogi, bok. Oni się bali, zamknęli drzwi przed Żydami, bali się ich. Tchnął na nich swojego ducha i odryglowali drzwi. Duch Święty przełamuje bariery i strach. Tak samo właśnie tu. Ananiasz bał się. Czytaliśmy dziś. Panie, mówi Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak złego dużo wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jeruzalem. Słusznie się bał, gdyż Szaweł był znany z tego, że walczył z Kościołem. I teraz sobie wyobraźcie, gdyby tak Ananiasz nie poszedł, bo się bał. Co by to się stało? No byłoby źle, gdyby Ananiasz poszedł za strachem. Bo przecież do Europy to święty Paweł przyniósł chrześcijaństwo. I co by to było, gdyby Ananiasz poszedł za swoim strachem? Ale on przełamał swój strach. Duch Święty przełamuje strach, który jest w niejednym z nas. A potem po chrzcie Pawła nadal się go bali. Przecież dzieje apostolskie mówią o tym. Właśnie Paweł przybył do Jerozolimy, Duch Święty każe mu się skleić z apostołami, a oni się go boją. Nie dziwię się. Może myśleli, że to jakiś koń trojański, a kto wie, czy on się nawrócił? A skąd my mamy wiedzieć, że się nawrócił? A może chce rozpracować grupę od środka? Myślicie, że to by tak miło było? O, nagle Paweł, nagle ich prześladowca przychodzi i mówi, ja będę z wami. No super, Pawle, cieszymy się. Skąd mieli wiedzieć? A może to koń trojański? Może pozna ich wszystkich i rozpracuje i unieszkodliwi, że tak powiem, całą wspólnotę pierwszego Kościoła? To nie było im łatwo go przyjąć. Nie? Bali się go. Tak naprawdę Barnaba jemu uwierzył. Nie Piotr. Barnaba uwierzył pierwszy i przedstawił go apostołom. Barnaba zaryzykował, nie? Postanowił, żeby przedstawić go apostołom, że apostoł Paweł naprawdę jest apostołem, naprawdę się nawrócił, nie? Naprawdę. Nie wierzono mu na początku. Paweł rzeczywiście był człowiekiem, którego można było się bać. Wiedział o tym Ananiasz. Wiedział o tym Kościół w Jerozolimie.
Wiecie, ale jeżeli my pójdziemy za strachem, no to nigdy nie skleimy się z drugim człowiekiem. W sensie, nigdy nie nawiążemy trwałej wspólnoty z kimś. Strach powoduje, że nie może powstać wspólnota. Nie? Barykaduje drzwi swojego domu przed drugim człowiekiem. A Duch Święty przełamuje tych apostołów. Potem święty apostoł Paweł pisze: mnie najmniejszemu ze wszystkich została łaska dana ogłosić poganom dobrą nowinę. Mnie najmniejszemu, mówi o sobie. Podejrzewano go, że cały czas jest szpiegiem faryzejskim. Nie chcieli go dopuścić, nie chcieli się z nim skleić. Nie chcieli go dopuścić do tego ścisłego grona apostołów. Nie ufano mu tak do końca. Był taki najmniejszy, taki w sensie, o, najmniej zaufany. Nie? Taki człowiek spoza. Nie dopuszczamy go. Nie? I to właśnie ten człowiek, który najmniej zaufany na początku, który sobie, o sobie mówi najmniejszy, zrobił najwięcej, głosząc Ewangelię. Ostatni stał się pierwszym. Święty Paweł apostoł. Najmniej, a zrobił najwięcej. Czasem mamy taką optykę, nie? Kiedy patrzymy na kogoś, mówimy: a to taki ktoś tam nieważny, a to taki ktoś nieistotny, to taki podejrzany, uważaj, nie? A może się okazać on najbardziej cennym. Widzimy to chociażby właśnie u Pawła apostoła, nie? Jakie to piękne, że Bóg potrafi z kogoś najmniejszego i najgorszego zrobić najwspanialszego i największego, jakim był święty Paweł. Bo dla Boga nie ma ludzi nieważnych, nie ma ludzi nie do nawrócenia, nie ma ludzi nieistotnych w Chrystusie Jezusie. Apostołowie dali szansę Pawłowi, daj szansę drugiemu. Daj szansę też sobie dziś. Paweł odzyskał siły. Odzyskał. Dzięki Duchowi Świętemu nakarmiono go. A dziś słyszymy w Ewangelii: kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Święty Paweł był takim posilonym człowiekiem, bo znalazł prawdziwy pokarm. I już nie musiał szukać gdzieś poza. Odnajdźmy w Bogu to, czego nikt ani nic nie może nam dać. Prawdziwy pokarm, prawdziwe szczęście i prawdziwe wypełnienie. Życzę wam, żeby ta Eucharystia, spotkanie z Bogiem, zaowocowało tym, że wracając do siebie, do swoich domów, do swoich rodzin, do swoich wspólnot, będziemy potrafili prawdziwie stworzyć wspólnotę, sklejając się, kollao greckie, z tym człowiekiem, którego Bóg nam dał, żeby to nie było tymczasowe, skończone rozwodem, katastrofą, oderwaniem się. Bóg w Chrystusie mówi: wytrwajcie w miłości mojej, trwając też we wspólnocie, w jakiej Pan Bóg nas przewidział.